Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się już trzeci raz w grze Core Keepers. A, jest ze mną. Ja. No, ja, jesteś czyli siostra. Jest u mnie chyba nagranie. Zerknę, nagrywa się, jest sukces. Jej, hura. A, niestety tak. Nie mam wymówki. W dzisiejszym epizodzie mamy wielkiego cela. Ubić tego wielkiego, złego, niedobrego gluta. Ale żeby to zrobić, to musimy się przygotować i mentalnie, i fizycznie, i psychicznie, i w ogóle, więc tak. Po prostu będziemy latać i się szykować. Nagotowane. Dobrze. Tak, jak widzicie, ja mam bardzo chaotyczny ekwipunek. Wszyscy, którzy to obejrzą, będą to widzieć. Mamy też nieskończoną chałupę. Jak Starki wspomniał, jest to odcinek trzeci, bo oczywiście wcześniej nie chciało mi się konfigurować wszystkiego, żeby nagrać. No i tak tego nie zrobiłaś, tylko mi kazałaś. Bo nie umiem. Ale co tam umieć? Tylko samo by ci się ustawiło. Co? Co nasionko? Pospolite nasiono. Tej sercowej jagody. Te sercowe jagody są przydatne. Są trochę, ale no bez przesady, są przydatniejsze rośliny. Mają fajną regenerację, o to chodzi. Zwiększanie max HP to nie jest regeneracja. Regenerację też mają, jak ci się je fajnie połączy. No, że ja się aż tak na gotowaniu nie znam. Więcej gotowałam od ciebie i wiem swoje, dobra. Jest jakiś gluteł? Oczywiście, że nie ma. Co? Tutaj potrzebuję wzmocnić swoje skille w walce, więc ja będę tutaj obijać gluty, które mi się panoszą. Okej, okay, to obijaj gluty, które ci się panoszą. Bo ja chcę ubić tego króla gluta. I'm quit. Okej. No jeśli chcesz, to oczywiście możemy to zrobić, tylko to jest kwestia teraz czasu. No i wyposażenia. W sensie ja mam wszystko koper. No tak, a ja właśnie tu mówię o tym, że może warto byłoby zainwestować w tin. Ja bym się nie obraziła, ale no wiesz, to prędzej dla ciebie, ja sobie poradzę z tym, co mam. Jak uważasz? W sensie, no pewnie zginę, ale będę pracować z tym, co mam. Chciałam coś wybrać. No dobra, no to jeśli chcesz to, co masz, to ci nie będę robił lepszego sprzętu. No w sensie, jak jest okazja, to skorzystam. No wiesz, na razie to nie ma żadnej okazji ani niczego, bo potrzeba do tego, no... tyny, której jeszcze nie mamy, aż tyle. No właśnie w sensie, mogę zbierać, teraz coś pomóc, zbierać tą cynę. Ja spokojnie, sam sobie poradzę, bo to jest tylko kwestia tego, żeby tam dojść. No ale będzie szybciej jakby, co nie? Ale... ty jesteś świadoma, że ja na 3 uderzenia niszczę te bloki gliny? Czy nawet teraz może być na mniej niższy, więc... No, ja w tym miejscu mogę szukać, więc no. Chcesz to iść, nie będę ci bronił, tylko mówię, że no nie jest to konieczne, bo sam sobie jakoś poradzę. Może sobie sam poradzisz. Ty jesteś prokoksz gry, gdzie się kopie. Nie przesadzaj. Pamiętaj, że jeśli to są gry, gdzie się kopie i można zalać przez przypadek jaskinie, to wtedy już jestem lama. A zapomniałam, że umiesz wszystko zalać w Terrarii. Ale żeby tylko w Terrarii? Ej, w Minecrafcie nie widziałam, żeby ci się kiedykolwiek przydarzyło. No, bo w Minecrafta nie gram. Od dawna. A jak grałeś? A jak grałem, to najczęściej to było na modach, bo miałem tam Crafta i nie chodziłem do jaskini. No i zapomniałam wspomnieć, że wtedy to ja w sumie... jakby za bardzo nie chodziłam po jaskiniach, więc sama nie wiem. Do tej pory nie chodzisz po jaskiniach. Ej, już sobie radzę bardziej. Super, to nazywam złoto. Tylko po co mi to złoto? A, i w sumie dobra, rozwalić? Jestem lama, wylazłem z biomu glinowego. Brawo! Ale spokojnie, zaraz tu wrócę. Jak tu mam przejść? To jest przepaść, czy to jest różnica w poziomie? To jest przepaść, taka na jedną kratkę. Dobra. Mam kolejną cynę.
Jedną, bo jedną, ale mam. New talent point in mining. Dobra. O, teraz też widać fajnie właśnie jak wygląda tutaj. Tak jak mówiłam, teraz gdy masz na piątkę, to masz dostęp dalej. No ja to wiem. Tam już to sprawdziłem. Mówię, że nie, że na pewno tak nie będzie. No, ale od tego momentu, kiedy marudziłem, to już odkryłem to, bo już zdobyłem piątkę w dwóch skillach. Ja też mam dwóch. W jakiej masz skillu? A mam w bieganiu i w kopaniu. Ja mam w innych. Ja mam w kopaniu i w gotowaniu. O. To już naprawdę dużo nagotowałaś, skoro masz tam już no 25 co najmniej. Ale dobra. Ciekawe. I w sumie w bieganiu fajnie jest mieć wysoki poziom, bo tam następne perki są ciekawe. Jeszcze prawda ich nie mam, ale tak, lada moment będę miał. I znowu znalazłem złoto. Nie wiem na co nadal mi ono, ale no. Tak, ale jest. Ty cheatujesz w życie. Nie, ja. Nie cheatuję w życie. Ja za to znajduję złoża. Po dwa, po trzy, ale znajduję. O, złoto. To twoja wina. To wina tego, że przyszłeś. O, uwaga, robak idzie. Mówiłem. Jest. To ma jakieś swoje tunele, mi się wydaje, po których łazi, ale właśnie o tym ci wspominałem tam wcześniej. No, ja co prawda mam 9 cyny też już wykopane, ale no więcej co ja złota znajduję tej cyny sami w sobie. A ja wręcz przeciwnie właśnie. Okej, i widzę już też poważną sprawę tutaj, o treści takiej, że mi się psuje. Wydaje mi się, że złoto na złoto się świeci trochę, a nie. Jednak nie, to tylko moje materiały. Jak mi się psuje kilof, to trzeba stworzyć drewnianą łopatę, zniszczyć drewnianą łopatę i drewnianą łopatą naprawić kilofa. Polecam. Ale nie, zdecydowanie będę musieli ten system poprawić. Będę im to pisał na ich oficjalnym Discordzie. Bo tak to nie może być, że wiecie, mamy prawie że nieskończoną nawet nieskończoną wytrzymałość na wysokopoziomowych, jak na obecny moment, narzędziach przy użyciu jednej łopaty z drewna. Może to jest zamysł, że tak ma być, ale w takim wypadku to mogli w ogóle nie dawać wytrzymałości, jak to jest w Terrarii zrobione. A tak, teraz to... Mnie bardziej irytuje ten system wytrzymałości niż... O, ale... jej, jeszcze więcej złota, super. No, ja... Ja bym nie wiem jak. Dwie rudy znaleźć. No ale... A, dobra, mam cynę, mam. Dobra, jest dobrze. Nie? Ja mam... Ja chyba nie wiem, ile mam. Chwilę, wołają mnie chwilę. O, chyba to już ten moment niestety, kiedy będziemy musieli się pożegnać, siostra. Będę musiał sam dokończyć odcinka. Obawiam się, że tak, ale proszę cię, w takim razie nie bij króla góry. Nie, nie będę bił, w takim wypadku będę sobie po prostu kopał i szykował się na to wszystko, ewentualnie sprawdzam nowe stacje do craftingu. Ja się zbieram. No i tak, dziękuję za obecność przez dwa odcinki i początek trzeciego. I abyśmy się spotkali ponownie w czwartym. A póki co ludzie, w takim wypadku jesteśmy tu sami, możemy kopać i znaleźliśmy co to jest. Się cieszę, że mogłam wziąć umiotnik. Ancient Gemstone'y do wykopania, nie tylko z wrogów. Co to dają jakieś wrogorobaki, które pochodnie rozwalają? Dziękuję bardzo za... muszę cię wyciszyć! Dziękuję bardzo za oglądanko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie kciuczka w górę. Bardzo się ucieszę. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Core Keeper. Bajo! Siostra robi żulenie o łapki, unsub. To. No, żulisz o łapki, a tak nieładnie, wstydziłabyś się. Wiedziałam, że ci się podobało. I tak, żulisz o łapki. Nie wolno dobra. Tak. Ja zmykam. No tak, oczywiście. No więc tak. Natomiast ci, którzy widzą moją perspektywę, czyli główną perspektywę tego, który zaczął serię, i w sumie tego, który jest właścicielem gry na Steamie, bo tak, siostra oczywiście kradnie. Ale wracając, to widzicie, że spotkaliśmy jakichś nowych wrogów, którzy mnie natychmiastowo wymordowali. Więc jej, zgon i w ogóle. Ale spokojnie, przejmujcie się tym, ja tak łatwo się nie poddam, jeszcze tam wrócimy. Jeśli tylko sobie przypomnę, którym to tam się lazło. A, znajdziecie sobie nie przypomnę, chociaż nie, dobra, jest jakaś trasa.
Jest to do końca miejsce, którym ja lazłem, ale dobra, są tunele siostry. Teraz trzeba trochę udoskonalić. I tak. Okej, nie ma, ona na pewno tego nie obejrzy, co. A ty, którzy się zastanawiam, dlaczego nie daje jej wędki ani nic. No. Otóż. Nie jest taka kwestia, że w sumie. Nie chcę jej dawać tej wędki. Głównie dlatego, że ona ma swoje gotowanie, swoje farmie, nie inne rzeczy, którym ja się zbytnio nie zajmuję. A bonusy z łowienia ryb są też przydatne. Dla mnie, że tak to nazwę, więc no, nie chciałbym, żeby wiecie, wszystko co jest super mocne, tylko ona miała. A jak ona by łowiła, to potem bym znowu nie robiła żywności, nie pomagała w niczym innym, bo ona by chciała łowić czy coś. Ja wiem, że ona lubi. Nie odbiorę jej tego, niedługo dostanie wędkę. Ale w pierwszej kolejności jednak preferowałbym po prostu mieć to na wyłączności i tak. Byliśmy jednego takiego i na razie to tyle. Niech wydają sobie pochodnie i w ogóle, a ja sam ty wieje. Zobaczmy, czy tego tunelu nie skrywają jakichś tajemnic z większych. Dobra. Wielkich rzeczy co na razie nie ma żadnych, ale tak. Mogą się pojawić później. I dobrze. Jeśli kogoś też zastanawia, co mam zamiar zrobić z tą miedzią, to nie będę wytworzył wyposażenia jeszcze. Mam w sobie jaką miedzią? Cynom. Ja to jestem lama umysłowa momentami też. A pierwsze co to chcę właśnie stworzyć, tak jak to obiecywałem siostrze poniekąd, stanowiska craftingowe. Zobaczyć, co tam będzie wyciągnąć. Potem jak już będziemy mieć wszystkie stanowiska, to ewentualnie wtedy się pobawić w takie rzeczy jak, no, bronię sobie zbrojki cynowej, miecza cynowego czy coś. Nie ukrywam, pewnie to będzie wielki upgrade do damage i możliwości, ale nawet bez tego czuję, że jestem wystarczająco mocny, poza może przeżywalnością. I okej. Dałoby się może stworzyć łatwo skrót do jakichś terenów, na których już marzyliśmy. Wiecie, tak głównie myślę o tym, żeby... A, jak to się nazywa? Musimy szybciej wracać, bezpieczniej. Chodząc przez te wszystkie zawiasy gliniane. A czy dobrze, to tak to zawiasa głównego. Oj, tam chyba jest miedź. Ewentualnie złoto. Zobaczymy, czy będę mu farta ze złotem, czy tym razem miedź. Tym razem miedź, ale dobra. Lepiej miedź niż nie miedź. Może takim sucharem tutaj walnę. I o, co jest siostra? Bezprzewodowe słuchawki, tam powinny być wiesz, te które. A, siostra się jeszcze raz żegna i pozdrawia się cieplutko, pewnie takiej nie słyszeliście. Ale tak, była tu przed chwilą, żeby ukraść słuchawki bezprzewodowe, które mam takie douszne. Nie wiem po co jej, ale za to niech sobie bierze i tak ich nie używam najczęściej. Dobra, żremy. I wiecie co, mieliśmy wielkiego farta. W sumie ja miałem, że nie zauważył, że mam wędkę w kieszeni. Ej, gdyby to zobaczyła, to by była kłótnia. Albo narzekanie przynajmniej z jej strony, więc no. I tak, więcej chyba tu nie będę mówił, bo nie mam o czym, nie mam po co mówić. Jesteśmy z powrotem. I tak, w związku z tym miedź zarzucam tutaj. Tyle zarzucam tutaj. Co mi tu wydrupiło? Ring of Stone i mam Ring of Stone. Na dwa? Można dwa. Nie jest to może jakiś super, ale wiecie, zawsze jakiś delikatny buścik. Mam na dwa uderzenia derta teraz już z łapki. Powiedzmy, w tych biomach to już nie będę musiał się chyba nawet bawić w... Jak to się nazywa? No, w używanie kilafa. No dobra. Jak już przy tym jesteśmy, to teraz szybko też... co się da, to wpychamy do jakichś skrzynek. Nie wiem po co nawet, ale... Da to gdzieś tutaj spróbujemy wepchać. Się nie da, to wepchamy gdzie indziej i skoro siostry nie ma, co teraz ja się pobawię w kucharza. Najprostszy sposób, jaki mogę, czyli wepcham jedno, wepcham drugie i niech się robi, co się ma robić. A w międzyczasie... mógłbym spróbować i tak, nie ma jej, to też wystawię stoisko craftingowe. Lepsze i tak, co tu mamy tak naprawdę? Okej, jest to stacja oczywiście do... No, jak to się nazywa? Do torów, ale to nie. Carpenter wydaje się ozdobny, więc nie. Tutaj to byłoby fajne, ale to Iron, wiecie o co chodzi, więc jeszcze nie. Alchemy Table, czy Alchemy bardziej, ale tak, to to i to, więc a raczej starczy. Na te dwie rzeczy, ewentualnie później jeszcze zobaczymy inne. A w pierwszej kolejności jednak chciałbym kowadło chyba. Wiecie, zobaczyć jakie tam lepsze są wymagane sprzęty, żeby craftić. W sumie trochę się pogubiłem w tym, co chciałem przekazać, ale wiadomo o co chodzi.
Raczej właśnie co jest potrzebne, żeby craftić jakieś rzeczy lepsze. Tak, tutaj to też. Dobra. Za dużo się troszkę plączy. Stawiamy i mamy kowadło, które działa inaczej niż się spodziewałem. A więc tak, pierwsza rzecz to jest zbroja z brązu, która jest zdaniem super. Znacznie kosztowna, jak widzicie, wymaga zarówno miedzi, jak i cyny. Okej, fajne i tak. Sztylecik, który bije znacznie więcej, ale zobaczymy, czy w sumie silniejszy od miecza zwykłego. 70. Nie. Sztylecik jest słabszy, ale dobra. I... Ej, proca oraz tarczka. Okej. Super. Tylko jak ona działa? Tak. Jednak zgodnie z obietnicą, mimo tego, że fajne rzeczy chciałbym. Nie będę tego jeszcze tutaj tak robił. Dokończymy to praworządnie, prawidłowo. Nie będę właśnie craftił na razie, tylko stworzę te stanowiska. I dobra, mamy takie, to teraz z czymś to można zmieszać? Mamy jeszcze jakieś składniki w ogóle? Nie wykorzystane. O nie, nie mamy. Dobra, to w takim wypadku będę grzecznym gwiazdnym kluczem. Tutaj właśnie się podzielę tym wszystkim. Dobra. Widzę, że do craftingu już niewiele brakuje, żeby mieć 10. Tutaj dużo brakuje, ale nie przejmujmy się tym. To by się zdecydowanie przydało. Bardziej bym chciał tego typu rzeczy. Naprawdę to byłoby super, ale tak. Dobra. Tak. I to starczy na stoisko, tylko potrzebujemy jeszcze drewna, które oczywiście odłożyłem z nieznanych mi przyczyn. Dobra. Stacja alchemiczna. Zobaczymy, co skrywa. Oraz mamy nowy talent w craftingu. I co tutaj mamy? Bomba, bomb pepper. Zrozumiałe. I slime. Ewentualnie crude bomb. Które bije wielkie obrażenia. To jeszcze większe. Ciekawe. Giant enemies. Wiecie co, to chyba będzie trzeba zrobić. Więc jeśli będziemy mieli te papryki, to można stworzyć kilka bomb. Na szczęście trochę zostało jeszcze. Ale to mnie się podobie. Tylko zanim coś tego typu, to oczywiście poziom w craftinga trzeba wydać. Bo kto wie, może jednak to do tego też będzie się odnosiło. To mnie zabije, pewnie za to, że to bez niej. Kupujemy sobie też w takim wypadku konewkę prywatną, żeby móc też podlewać i w ogóle. Rządek nowych nie będę tworzył, po co? Ale dobra, jeszcze mamy papryki, oj tak, papryki. Z powrotem. Ale tak, wykorzystamy je do bomb, zdecydowanie. Mamy nasiona papryk? Mamy, na szczęście. Więc w sumie od razu zasadzimy, żeby nie było potem problemów. Tak. Akurat idealnie tyle, ile potrzeba, żeby to móc ogarnąć. I ile mam za to gluta? 18 sztuk. No, nie wiem, czy da się mieć więcej, w sensie, czy mam skrzyń, czy nie. Ale ile wlezie, tyle bomb tutaj wykrawca. Ja bym tylko ich... bo nie chcę się wysadzić. I mamy więcej gluta, dobra, więc jeśli... A, okej, to nie gruz był problemem, tylko papryki. Ale nie przejmujmy się i tak nadal tym wszystkim, jak tutaj to wygląda. Mam więcej sztabek, tutaj coś jeszcze jest, czy nie? Już nie. Dobra, w takim wypadku zrobiłem co miałem, sobie całym. I ile potrzeba na samą zbrojkę? 6 plus 4 to jest 10, 5, 15. Kurczę, jednej zabraknie. W takim razie weźmiemy tutaj i jak to działa? Ej, ile to ma wytrzymałości? Może nie najlepsze, ale... Na początek moim zdaniem może być, więc tak. Mamy broń do walki na dystans w końcu. Miałem to już jakiegoś czasu. Okej. Nawet się to jest praca. Bardziej chciałbym mieć jakieś łuki i tak dalej, ale nie będę narzekał, uważam. Daję ekspy za to. Dostaję niewielkie. Dobra, w takim wypadku mamy już chyba wszystko na dzisiaj zrobione z takich ważniejszych spraw, więc no. Teraz jedno, co mi tak pozostaje w sumie, to iść nadal szukać materiałów na to, żeby wykraftić sobie całą tą zbrojkę.
Czemu nie? Zasięg to dźwiga przed siebie, zrozumiałe. Ale no. I tak, wiem, że teraz można na mnie krzyczeć, że jestem zły, gwiezdny klucz i w ogóle, ale... Tam, że zrobię inne rzeczy, no to zrobiłem inne i teraz, dopiero jak wszystko jest już ogarnięte, to... Daję sobie... Da? I teraz w ogóle z czymś takim, to może bym nawet chciał spróbować swojej siły przeciwko tym, wiecie... Rogom, tym robakowym. Ciekawe, ewentualnie mógłbym spróbować walczyć z tym mega... Ale tego nie zrobię, bo to już definitywnie obiecywałem siostrze, że nie zrobię, więc... Jak definitywnie obiecałam, że czegoś nie zrobię, to tego nie zrobię. No dobra. Okej. Szybko będę niszczył tą prosę pewnie, ale... Jak mówiłem, skrapy są tutaj łatwo dostępne, więc... No nie wiem. Tym 43... 1, dobra, czyli ta praca nawet jest mocniejsza. Dobra. Fajne. To wiecie, że ma naprawdę niewielką wytrzymałość, ale... Ten miecz... A ile miał właściwie? Tak w sumie też mnie to zastanawia, nie sprawdziłem. Trochę przeszkadza mi to, że jest i kursor, i taki celownik, ale... Miecz miał bezpośrednio 250 też, a nie, to nie jest tak źle. Chociaż dobra, może tym mieczem mniej biłem, niż będę musiał tą... Nie wiem, dobra. Mniejsza o to, naprawdę skupmy się teraz na konkretniejszych rzeczach, przydatniejszych dla społeczeństwa i tego świata. Tak i... Nie wiem, ale widzę gluta, więc trzeba od razu... przyloć. Może zaraz będzie poziom. I w tym przypadku... A, będziemy lepiej atakować, jeśli chodzi o prędkość. Typowe, dobra. Jedzenia nie potrzebuję, ale zjem, bo czemu nie? Jesteśmy coraz bliżej już tego miejsca, w którym były... Robako, stwory groźne. No. Potencjalnie jesteśmy w dobrym miejscu, żeby testować pracę. Ale potencjalnie też może to być najgorsze miejsce ze wszystkich możliwych, ale... Ale to już... Wierzę... Dobra, ten robak nie wyskoczył. Całe szczęście. Właśnie tego miałem się spodziewać, że oni tutaj będą. Pada takiego konkretniejszego? Tam nie zwróciłem uwagi? Tak, ale wiecie, nie zwróciłem uwagi już. Okej, szybko tutaj. Jakieś materiały. Krym jest złoto. A, muszę wrzucić jakiś wróg na szczęście. O nie, jakiś kokon. Okej. Podejrzewam, że gdybym zniszczył ten kokon wcześniej, to by może nic nie wypadło. A tak to mamy te takie larwy. To widać, że są po prostu wrogami w tym biomie. Okej, otrzymaliśmy kolejne obrażenia, więc muszę znowu rzucić to. Dajmy za to fiber. Ten fiber, jak sobie tak zwał. Dobra. Miecz nie opłaca, ale... No, jest zrozumiałe. A i teraz przekaz jeszcze to. Dobra, ten szklecik też ratuje dupsko. Przejdzie do takiej sytuacji. Dobrze, że go sobie zrobiłem. Żeby nie było siostrze, też coś przygotujemy. Może lepsze narzędzia, może też jakąś brońkę czy coś, nie wiem. Ciekawe sprawa, że tu w ogóle jest dużo takich materiałów bezpośrednio już powykopywanych. Tak, a te larwy nie lubią tak światła. Biały, bo w ciemności ciężej ich dostrzec i... Łatwiej jest mnie ubić przez to, ale tak, teraz kiedy mam broń na dystans, to chyba nie będzie aż tak źle. Po co wiecie, sam w sobie to, że świecę, coś jest dla mnie, można powiedzieć, przewagą. Więc dobrze, że mam tą lampę. Bez niej to by było naprawdę kiepsko, coś tak czuję. Dobra. O, pokonani, dobra, super. Odstawiam pochodnie i... Lepsze, ale... Jedz.
Okej, czyli kopanie tego daje nam jakiś nowy przedmiot, to jest chrysalit. Okej. Okej, czyli mamy ponownie sposób na pozbywanie się tych wszystkich stworów, jak to było też wcześniej. Ten. Nie podoba mi się trochę to, ale jeszcze nie podoba bardzo. Bo wiecie, to jest takie... Zależy jak na to patrzeć. Fajnie, że jest taki jakiś, powiedzmy, motyw. Nawet jeśli ponownie używany, tegoż właśnie podłoża, które jeśli się usunie, to można zabezpieczyć tereny. Ale z drugiej strony mogli się bardziej postarać, by sobie nawet taką konę zostawić jako taki met. Dobra, chcieli po prostu, żeby to dało się usuwać, to mają swoje. Co my tutaj jeszcze mam do zrobienia, tak myślę? Zatem, że no, pobiliśmy trochę ich i... Gani, więc teraz dodge chance, czy movement speed? Dodge zabije ganie. Okej, to będziemy mieli zredukowane efekty takich negatywnych jakichś efektów i powiedzmy, że dodge. Zostanie w miejscu, na razie wezmę. To jakoś może mniej więcej równomiernie ulepszył, nawet jeśli to jest głupota. Ale wydaje mi się, że to będzie po prostu najlepsza decyzja, jeśli chodzi o to zarówno bonusy, jak się poruszam, jak i wtedy, kiedy się nie poruszam. Dodge za nie ruszanie się, moim zdaniem, też jest o tyle dobrym featurem, że po prostu łatwiej będzie. Dobra, kolejnego mosta. Płata. Płata, dziękuję. Mamy też przy okazji nowe tereny z tymi, znowu... Trochę to niebezpieczne, ale dobra. Chcę rozwijać walkę na dystans, więc to też będę głównie robił. Ale szczęście można go pochodnią zwabiać, żeby zajmował się czymś innym niż gonieniem mnie. I tak. Stu. Udało się. Oj, niedobrze. Teraz niedobrze, jest i mały i duży, chociaż dobra. Nadal nie są jacyś szczególnie groźni, jeśli się ma broń dystansową. A akurat... Prawie mi się skończyła praca. Szklecik oczywiście jeszcze mnie będzie trochę chronił, ale no, sam szklecik mi nie wystarczy na długo. Staliśmy, nawet nie zwróciłem uwagi, ale coś mi wpadło. Mamy skrapy, dobrze. Różne części, coś jeszcze innego ciekawego, chyba nie, więc tak. Można uznać, że póki co starczy zwiedzania tego terenu. Zamiast tego... Pójdź mu gdzie indziej, ale w sumie gdzie? Pojęcie gdzie. Tak. Chociaż dobra, jakieś tu przejście może się wyszuka. Jak się wyszuka przejście, to wszystko już będzie w porządku. Mam drewno, czemu nie zrobię most? Albo craftinga. No trudno, zmarnuję drewno na crafting. Ale przynajmniej będę miał trochę mostu. O, i przy okazji crafting się ulepszył. Dobra, tyle wystarczy na razie. Teraz stół do złomowania. A nie, nie, prawie pracę bym sobie zepsuł chyba. Naprawmy co trzeba. Ej, dobra. Można iść dalej przed siebie. To połączy się jakoś z terenami, w których byliśmy, więc nie powinno być aż tak okropnie. Więc teraz zaczynamy to kopać i będzie ok. I przy okazji, jeśli chodzi o 12 sztuk, nie wiecie co, za mało. Będę musiał tego więcej naszukać. Ale to na spokojnie, za jakiś czas. A czemu mam 7% szansy na unik przez jakiś czas? A dobra, to było przez jedzenie, no tak. Zapominam w sumie sam co żarłem i potem się tak dziwię. Okej. I idzie robak. Na szczęście zdążyłem wyjść mu z trasy. A właśnie, co się stałoby, gdybym go zaatakował?
Nie, nie, nie. Wiecie, zastanawia mnie to, ale nie, nie, nie jestem takim idiotą, żeby tutaj iść na misję samą. Poza tym, jeśli by się okazało, że coś mi tu dało i jeszcze bym wygrał, to siostra by mnie zabiła. Tak. A jako, że nie chcę się z nim kłócić. Skoro już jest sytuacja taka, jaka jest, to... Elną rudę? Pewnie tak. Może być, że to się sławi seryb po prostu. Seryb. Z chęcią bym wyłowił, ale to nie tam. Wiecie, ryzyko bycia zgnieczonym przez tego robaka. No, teraz lepiej. Będę mógł tutaj sobie spokojnie połowić. I zobaczymy, co to za łowica konkretnie. Można wymówić coś ciekawego. Ciekawszego niż, wiecie, zwykłe ryby albo glon. A teraz skupmy się na tym. Okej. Okay. Strasznie kłóciliwa. Cokolwiek to było, to niestety się zerwało, ale strasznie kłóciliwe. Czyli pewnie to było coś lepszego. A ja to właśnie straciłem. Tylko się ciągnie, to ona zaczyna już... To widzicie? Nie. To może być coś naprawdę fajnego, ale to jest takie... Głupie po prostu, że co zaczynam łowić, to ona od razu się wyrywa tak, że nie da się nic zrobić. Więc ja się... Może nie tyle co poddaję, co na razie odpuszczam. Będzie tak bezpieczniej. Spokojniej. Widzę dużo błysków, więc potencjalnie tam może być jakieś złoże. Są żółtawe, więc obstawiam, że to nie będzie to, czego szukam, ale... Okej. Konkretnie jest, ale... Acid Slime. Czym slime? Oraz... Okej. Palce jakieś, które... Tej stwory. Cel obrony tego miejsca. Cokolwiek jest tutaj, to. Ha. Nie wiem, czy chcę w tym... Zobacz, ale okej. Mamy ze sobą kolejne jakieś takie odkrycia, więc jest dobrze. No i może chodźmy przed siebie, aż znajdziemy jakieś ciekawe przejście, chociaż szybciej to by było dawno zbudować mostek, który by po prostu... Tam, tutaj, tu teraz. Za długo to idziemy. Tak. Ja się kogoś zastanawiam, czemu tutaj to akurat dlatego, że widziałem tą skrzynkę. Której jak widać nic szczególnego nie było, ale dobra. No to już powinna być w miarę prosta droga. Powrotem na nasze tereny. Ups, wracając sobie spokojnie, niestety zlamiłem i zginęłem. A to tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, co jest w jednym konkretnym miejscu. No cóż. W przypadku muszę tam znowu wrócić. Nawet najkrótszą trasą. Jaką? Wydało się, że po prostu... Było bardzo blisko tego gościa. Co jest zabójcze, niebezpieczne i groźne i nie polecam nikomu się tam zbliżać. Trzeba było, to trzeba było. Żeby nie było, nie atakujemy go. Nie atakujemy. Tam zacznie atakować, bo się sprowokuje, to może. Ale preferowałbym nie. Dlatego, że wiem, że ten gość jest niebezpieczny. Czytajcie, przed chwilą mnie zabił dwoma uderzeniami. Czasem jednym skokiem. Prędzej. Jednym skokiem, tak wiadomo, co chodzi. Skokiem, który, właśnie trafionym, którego nie uniknęłem. Ale też chodzi o to, że wiecie, ale nie chcę z nim walczyć, bo... No siostra będzie smutna, jeśli bez niego będę bił. Aha, tam jest jakaś bomba, której nie zdążyłem zebrać i nawet nie zbiorę.
Cave Punch. Bomba. Jak to działa? 5 inventory slotsów. No nie wiem jak to zdobyć, ale okej. Okay. Szkoda, że tego wcześniej nie miałem. Teraz kiedy mam przy plecach, to już to tak trochę bez sensu. Ale tak. Idziemy bezpiecznie i tak. Trafiamy z powrotem właśnie do naszej bazy. Co? Bo nawet nie wiem, czy potem będziemy się przenosić, przebudowywać i tak dalej. Trzeba takie szczególiki i tak. Tutaj miedź przetapiamy, a tutaj przetapiamy. Dynę. Stawię w sumie, niech będzie tutaj. Na razie. I tu postaram się trzymać takie właśnie jakieś takie rzeczy związane z wami bezpośrednio, takie niebezpieczne podłogi. Nie wiem czemu, ale tak po prostu naszą mnie myśl, więc no, tak to już zrobimy. O tak, chyba trzeba zacząć segregować to, co jest w jakiejś skrzyni. Tam przynosimy tu też. Czaszki takie kopalniska też można tam przenieść. No czemu nie? Dobra. Coś jeszcze tutaj mam takiego istotnego? W sumie to można. Chociaż nie, fibery, chciałem fibery, wolę mieć przy metalach. Placę też w osobnym miejscu będę trzymał. Tak samo tak jakieś. Tutaj będę trzymał skrapy, metale i tym podobne. Stałki mogę też tutaj trzymać. Czemu nie? Dobra. O, co tu ja jeszcze widzę takiego, co można zostawić? W sumie te metaliczne części. Nie, na kloce. Zaraz też będzie już gotowa. Na kloce będę też trzymał może materiały. Takiego typu jak właśnie takie mosty, stoiska. Podobne, dobra. A, jeszcze zapomniałem tylko o tym. Rozumiem, to wyzbierajmy wszystko. Jak już siostry nie ma, to sobie pozwolę na takie zagrania. I dobra. Nie będę co prawda gotował wszystkiego tego. Jakoś tak nie czuję potrzeby. Chociaż może. Może jednak lepiej by było, gdybym to zrobił. I póki co tak. Jeszcze tutaj mamy do posadzenia. W pierwszej kolejności jednak oczywiście starałbym się sadzić wszystkie rośliny takie z zieloną ramką. No można się spodziewać, że to zielona ramka jest wyznacznikiem jakiegoś takiego lepszego poziomu, czy prestiżu właśnie. Potencjalnie oczywiście, mówię to nie wyznając tej gry, tak? Zdobyliśmy poziom... Nie to, halą, wykop. A to tutaj mamy posadzić z powrotem. Na całe szczęście wyszło z roślinki bez problemu. I tak, ogrodnictwo. Szanse na dodatkowe zbiory. Super. 1% chyba za... W sumie nawet nie było. 5 i 2% to takie trochę dziwne, ale dobra. Większe szanse na zbieranie nasion. Mi to pasuje. I tak, tutaj już nie rośnie, to teraz... I my w takim razie od glow tulipów. Mamy ich tu niestety tylko 6. Bomb pepery w takim wypadku pójdą. Nawet nie 6. Nie, 6, dobra, to tutaj bomb pepery. I mógłbym ich wsadzić więcej, ale jeszcze jest hardware. Tak. Które też posadzę z powrotem, czym odsadzę, jak zwał, tak zwał. Niech sobie rosną roślinki. Podlejemy na spokojnie wszystko. No. Widzicie, taka spokojna rozgrywka. To właśnie mi się podoba w Corekeeperach. No, Corekeeper ogólnie, ale nie wiem, czemu ciągle błędnie to mówię Corekeepers. Nie wiem, pewnie to jest przyzwyczajenie jakie tak, jako tako, że... Tak, po prostu mnie mózg mój sobie to utrwalił. Ewentualnie może być to jeszcze kwestią... jak to się nazywa? No, tylko że jest to funkcja multiplayera. Jakoś tak jak widzę multiplayer, to zawsze wydaje mi się, że nazwa musi uwzględniać po prostu. A, że to jest multiplayer... Przez... Najwidoczniej po prostu tutaj... No i dobra, pokonam tam te gluty, to tutaj to możemy jeszcze dopchać, to... Nasiona od razu tutaj damy, bo czemu by nie? Bomb pepper i inne rzeczy tutaj. I w sumie z glow tulipów i bomb pepperów mogę przyrządzić.
Prawek, czemu by nie? Zawsze coś będzie. Natomiast jeśli chodzi o same tutaj jedzenie, to coś najbardziej sycącego by się przydało. Nic nie jest jakoś szczególnego. Powiedzmy, że tak. Wezmę to, co jest w sumie najmniej potrzebne. Dobra, to może być. Niby max HP i tego typu, ale. Dobra. Okej, czyli ważna informacja też, jak się żre więcej, to się chyba dostakuje. Pania nadal trzeci. Szkoda. Siedzę tutaj i liczę, to, że dostanę ten piąty. Ale to na spokojnie, wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że to dalej, wiecie, będzie rosło. Mamy odpowiedź, tak. Ciągle będzie rosło tak długo, jak chyba... ...zdań bezpośrednio, więc możemy to zbierać spokojnie. Będziemy mieli ładną farmę drewna. Dobrze. Ewentualnie te właśnie takie, powiedzmy, najbliższe nie będę usuwał, bo wydaje mi się, że jakie usunę. Aha, oczywiście, że chyba, że przypadkiem będę je zniszczył. I dobra, będzie do tej gluty, więc jak widzę gluty, to proca w ruch. Fajnie, jak tam poziom? Trzeci, pewnie zwróciłem uwagi, kiedy to... No fajnie, że jest. I tak, tutaj też są. Ale tak, jako że jest to otwarta przestrzeń z dużą ilością miejsc, w których te gluty mogą się pojawiać, to można sobie fajnie pomaksować tej proce i tego typu rzeczy na nich. Jeśli chodzi natomiast o inne rzeczy. I nadal nie wiem, co zrobić siostrze. Jałcyny. Pomijając to, że pewnie sobie najpierw zrobię pełną zbrojkę, bo czemu by nie? Skuteczność kopania i inne tego typu rzeczy. I mamy piątkę? A no, mam. Nie. Dziesiątkę w życie. Teraz nasze życie z... w sumie... nie wiem plus ile, ale dobra, mniejsza. Zostaje zwiększono kolejne kilka punktów. Nie wiele, ale no, zawsze coś. Nic nie możemy zrobić, więc popolujmy na te gluty, nie prowokując króla. Tak na zakończenie wszystkiego, bo widzę, że znowu 42 minuty. Na tym będziemy kończyć. Na spokojnie. Ja sobie jeszcze skrapem, może ponaprawiam sprzęty. Może poza wizją pozbieram więcej miedzi. Chciałem w sumie, jakie miedzi? Nie, w sumie miedzi też, bo miedzi też mam niewiele. Dziękuję fiberów, których mam mało. Będę złym człowiekiem, ale... sprawdzę całą tą zbrojkę. Brakło na to. W takim wypadku trudno. Tam wędkę dla siostry i inne rzeczy, to się zdobędzie materiał bezproblemowo, poza wizją. A ja, jak mówiłem, tak też zrobię, więc na tym kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I że nam to, że mimo tego, że siostry zabrakło, to nie było tak strasznie źle. A ja tak, no właśnie, jak już powtarzam się, kończę. I tak, w pełni wyposażony. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej.